Hej, zapraszam Was dzisiaj na taki spontaniczny, szybki filmik. Bez make-upu jestem, więc mam nadzieję, że nikt się nie przestraszy. Słuchajcie, pokażę Wam paczkę z Contigo, która leży już, słuchajcie, naprawdę. Myślę, że półtora tygodnia, bo cały czas czekałam na to, żeby mieć możliwość nagrać ten filmik. I nie otwierałam, także... Dobra jestem ogólnie. Od razu powiem, że na paczkę czekałam dosyć długo. Wyjątkowo długo, bo już kiedyś zamawiałam coś w Contigo i pamiętam, że wtedy dużo, dużo szybciej paczka do mnie przyszła. Teraz czekałam chyba coś około 2 tygodni. Także słuchajcie, prawie miesiąc czekam na te rzeczy, które są w środku. Łącznie z tym, co sobie sama przydzieliłam to czekanie. Także otwieram i już Wam pokazuję. Mam nadzieję, że pójdzie mi to dość sprawnie. Ale właśnie pomyślałam, że się wstrzymam, słuchajcie, z tym otwieraniem. Tak, żeby móc Wam nagrać filmik i pokazać, co kupiłam. Od razu Wam powiem, że skorzystałam z promocji minus 70%. Lulu dała mi znać, że jest taka promocja. I pomyślałam, że why not? Biorąc pod uwagę, że oni mają te produkty z Biolow. Ale niestety w momencie, jak się tam zalogowałam, weszłam, słuchajcie, na stronę, okazało się, że większość tych rzeczy z Biolow już była sprzedana. Także wielka lipa. No, ale coś tam jednak udało mi się kupić. I już Wam pokazuję. Nie jest łatwo się dostać do tego pudełka. Już Wam pokazuję, jak to wygląda w środku. A w środku wygląda tak. Mniej więcej. Dobra, wyjmę tę folijkę. Uwielbiam to. Kojarzy mi się z kimś, ale nieważne. I słuchajcie, co tutaj mi dali. Aha, po pierwsze była to obniżka na produkty właśnie z Biolow, na produkty K z wykrzyknikiem, to są jakieś ich produkty, i na jakąś tam kolorówkę z firmy, między innymi MyStick, tak chyba się nazywa, MyStick Warsaw, jakoś tak. Dobra, i do rzeczy, tutaj mam fakturę, tak, jakieś podziękowanie, coś w ten deseń, tu jakąś reklamę. Pierdoły. I pierwsza rzecz, którą kupiłam, to jest obcinacz do paznokci, który bardzo, bardzo mi się spodobał. Jest po prostu przesłodki. To jest po prostu sówka. Dwa cienie wzięłam sobie właśnie z tej firmy, o której Wam powiedziałam. One wyszły coś w okolicach 3 zł za sztukę, także pomyślałam, że też chętnie wypróbuję takie dwa cienie. I całą masę żeli pod prysznic, bo to było właściwie już chyba jedyne, co można było kupić z Biolow. Pierwszy to jest zielone jabłuszko. One wyszły coś, słuchajcie, w okolicach chyba 7 zł, jak się nie mylę. Także zielone jabłuszko, kaktus. Kolejny jest grejpfrut. Następny jest mandarynka. Kolejny to, o i właśnie, starfruit, czyli gwiezdny owoc. Nie pamiętam dokładnie, jaka to jest polska nazwa tego. Mam jeszcze kiwi. Malinę. I ostatni to jest gruszka. I to by było... Nie, jest jeszcze jedna rzecz, czekajcie. Jest jeszcze jedna rzecz z Biolow. I w sumie dziwne, że tylko jedna, bo wydaje mi się, że kupiłam 2 świece, ale może się mylę. Jest to świeca ta do masażu jako balsam z Biolow i to jest zapach zielonej herbaty. No i całkiem przystępnie pachnie, bo to różnie bywa z tymi zapachami, zwłaszcza zielonej herbaty, gdzie ja wielką fanką nie jestem. No i zostały już tylko 2 rzeczy. Jedna to jest eyebrow pencil z tej samej firmy, czyli MyStick czy MyStick,
Mystic może to jest, sorry, wybaczcie. Także kredka do brwi. I ostatnia rzecz, to jest taki mini produkt 99% aloesu. Na pewno już widzieliście gdzieś to. I to by było chyba na tyle. Tak mnie się zdaje. Nie ma tu nic więcej. Dziwne w sumie, muszę zapytać Lulu, zawsze dostawałam jakiś gratis od nich, a tym razem nie dostałam nic, smuteczek. Ale ciekawe, czy Lulu też coś dostała, czy nie, a wiem, że też robiła zamówienie i też dość duże, także... Także tyle. Od cała paczka, cieszę się, że w końcu mogłam ją rozpakować, pokazałam Wam, co w niej było. A teraz będę mogła już zacząć używać tych produktów. Jestem bardzo ciekawa, jak sprawdzą się te żele. I może wezmę sobie na początek gruszkę, bo jakoś ta gruszka mnie kusi. Otworzę i powiem Wam, czy jest fajna, czy nie. Albo nie otworzę. One tutaj mają, słuchajcie, takie klipsy. O, takie do oberwania. I nie wiem, czy po prostu jestem w stanie to zrobić. Okej. Pięknie pachnie! Bardzo ładnie. Taki naturalny, gruszkowy zapach. Naprawdę super. Okej, i to tak mniej więcej. Może jeszcze Wam pokażę skład. Przynajmniej tego. I co to tam więcej informacji. No i tyle. I będę mogła używać. Na pewno dowiecie się coś więcej na temat tych żeli w projekcie Denko, bo właściwie żele to jest coś, co u mnie schodzi w masowych ilościach. Także żeli u mnie nigdy dość. Dobra, a tymczasem dziękuję Wam bardzo już za oglądanie, pozdrawiam Was cieplutko i serdecznie, pamiętajcie, żeby zostawić kciuka i zostawić komentarz ewentualnie, jeśli macie ochotę. I raz jeszcze dziękuję, pozdrawiam, przesyłam buziaczki i do następnego, pa!